A może kurwa w gotyczka, co? Ej, chudy, a trochę mnie nakręciłeś na tego Wiedźmina, wiesz? Już najpierw gotyka przejdę i zobaczymy. A za tym chujem muszę biec do nowego obozu. Czekaj, grzyby pozbieram, stary. Przecież cię nie zgubię. A tak w ogóle to za co tutaj tra... Dobra, kurwo, masz przejebany już. Piękny cios! Aha. Zabij go. Zajebałem. Ja chcę się dobić. Nastałem. Zajebać go? Na, do końca? No kurwę, no. Domo. Do spodu. W jajca. Czemu ten Mordrak troluje? W drugą stronę jest nowy obóz. Koleś, gdzie ty biegniesz? Przecież jakbym grał dalej z Lukim, kurwa, duo w FIFA. No weź, wpisz pauzę ktoś na song requesta. O, expik. Nie, muszę dobijać je, dobijać je. Kurwa, no żebym dobił. Dwa, dwa tylko. Jeśli szukasz kłopotu. Pierdol się. No. I tak dobrze, dobrze, że level wbiłem. Że jak, przecież że expik on zabija. To twój ziomek. No to G. To ja nawet, ich nie tykam, żeby HP nie tracić. No tak. Sare tekst na party i chuj. Aki, jesteś jeszcze? Jestem, no, co tam? A pobierzesz tą gierkę, co ci wysłałem na generalu? No, właśnie mam sprawdzić. Co zawiera? No, papier, kamień, nożyce. Symulator. O, te małe skurwysyny. Goblin. I must be go. Ten uczy czegoś, nie? Myślistwa jakiegoś, coś takiego. A już wiem, jak się pojedynczo ten. Da, coś ten klika. QE. Czekaj, ile expo za wilka jest? 90, o kurwa. A, nic nie ma z niego. Ej, no ale tego też bij. Żeby ten chujoza go nie dobił z tego nowego obozu, bo jest sam expo. Wygrałeś kiedyś gotyka? Grałem.
którego? No w jedynkę. Ale to jak miałem z 8 lat. I jak? Co? No i jak? No zajebista gierka to była. A dwójkę? No w dwójkę grałem też, ale jakoś nie... Nie za dużo. Aha. Co tu robię? Jestem myśliwym. Utrzymuję. Da się z tego, jeśli po... Dobra. Chciał... A... Skorowanie gadów. Opłaca się to? A nie mam chyba bryłek rudy i tak. Chuj z tym. Nie, mam 89. Garmin Instinct 2 Solar Tactical. Nie chcę chyba żadnego zegarka sportowego po tym. Zbieram to ten złom jebany. I to zbieram. Serafis. A nie wiem jak się to buduje. Typie wkurwasz mnie! Nie umiesz tego pobrać? No bo pobrać umiem, no z zipem się pobiera ten masz na stronce. Mhm. Ale nie wiem, się to odpala nawet. Gdy nie robiłem w tym Unity. Autu, compile, Unity gun. Co, jaki taki smutny? No kurwa, gra w ligę odrana. No, trzeci luz rzędu, no. No i miałem robić odwyk, a już zapaliłem, nie? XD. Co zapaliłeś? Szluga. Eszluga? Eszluga, no. Chińska chemia? Jamajska. Czy jamajska chemia, kurwa, od doktora? Jamajska chemia od doktora, tak. Ain't no way. No, czytam, jak to się kompiluje. Nie wiem, czy nie będę musiał ściągnąć tego Unity. Ci tego wysłać po prostu. Jak tak zrobisz, to jesteś wielki. Radom. No to jesteśmy. 200 za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem, on ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę. A w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Kocham, kurwa, jakbyś czegoś Marychę potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Pójdź z tym nowym obozem na razie. Jutro też jest dzień, nie? No tam. Dobra. Kurwa, to Unity nie jest teraz płatne jakieś? Nie. Nie weszło to? Chyba dla deweloperów jakichś tam większych. Dobrze idę? Nie przypominam sobie tej ścieżki, kurwa. Szlachetne topy wciąż kruszę i palę. Czuję się po nich wręcz doskonale. Zapisz grę, ty Grysie. Zapisałem się. Jeszcze tutaj trzeba zapisywać. Dawaj na krwiopijce. Nie, są trudne, skurwysyny.
Idę full siłę, wyjebany mam. Jeszcze dwurękę. A w dwurękę gdzie się uczy? Chyba w nowym obozie dopiero, co? No, u Gorna. Kurwa. W każdym obozie jest nauczyciel? Kto uczy dwuręki w tym starym? Porus? A, ten chuj złamany. A tutaj co się respi? No te kurwy. O kurwa, czterech się nie spodziewałem. A nie, no bo się nic. O kurwa, które to szczury. Oś tu kurwo. A jakbym tak opierdolił ten pierścień, co mi dał ten gościu, żeby się spotkać z Laresem, to coś by się stało? Zamknąłbym sobie drogę tam do starego obozu. Bo chyba z 500 golda kosztuje, kurwa. Nie wiem, takiej zwłoki. Tracisz expa? No to chuj. Coś za coś, nie? No to. Ty, Makolipi, właśnie, bo ja... Chciałem zrobić jeden dzień w tygodniu z oglądania kiepskich chłopaków z baraków i czegoś tam jeszcze. Ale nie wiem, czy to wykonalne, nie? A, i soft parka. Tak chłopaki chcieli. To nie ja wymyśliłem. Po jednym odcinku, wszystkiego po kolei, wiesz o co biega. O, a ten czego uczy? Co tu robi? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. O. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Pokaż mi swoje towary. Pokaż. Lego, co tam masz? Krótki łuk. Kupić łuk? Łuk jest OP chyba, co? Chuj wie. Jak pod siłę idziesz to średnio? A. Chwala na Europę. Sprzedam chociaż śmieci. Moneta za 0, 0. Ależ. Jakieś gówno. Tego zioła nie sprzedaję. Szynka. O, pierścień Mordraga za 250. O. W chuj złomu. Obrażenia 10, a ja jaki mam? Kurwa, nie wiem. O, ale ten ma obrażenia 13.
Da się komuś moda też na jajka, pokaże mu wszystko co i jak. No ale komu? Możesz mnie... To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Możesz mi dać, nie? O, skradanie się! Kurwa, nauczysz się skradania się? No Arkady nie wiem, czy nie zawsze jest. Zinit, ty jesteś tutaj specem. No, pod złodzieja, jak? Nie, no to mi dasz moda tylko po prostu. No chuj z tym skradaniem na razie. Mam ile? 10 punktów umiejętności, to szkoda na to marnować. Zapiszmy. Chyba to zapisywanie co chwilę jest rozjebane. No ta, można opierdalać, ale to... Na razie nie chcę chyba marnować expo. Jak wbiję następny level, to przyjdę tutaj. Wiesz te jagody. Miałem tą broń zmienić. Lepsze obrażenia. Żeby ojebać kogoś, żeby nie widział w Gothiku 1, to chyba trzeba... Nie pamiętam jak, wejść z bronią wejść do jego do chaty? Pamiętam. Dobra. Muszę iść do tego ziomka, powiedzieć mu, że się pozbyłem Mordraga. Dostanę expo z Afriką. Na pewno przez bramę tak się da przejść do zamku tu. To nie mój problem. Że wyciągasz broń i biegniesz. Mam już dość tej papery. Ja cię nie zatrzymałem wtedy. W dzisiejszych czasach... Ludzie zawsze gadają. Mam dość tej papelaniny. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Co? To się już więcej nie sprawdzi. Kiedyś takie sprawy załatwiało się i skończyło już tam potem. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. W tej historii... Muszę się... I myślisz, że wpuszczę cię tak po... Tak. Dobra. Nie mam po... Nigdy się nie musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Kurwa, jak? Muszę zostać chyba strażnikiem dalej, nie? Co tu jeszcze jest? Ale to nie to. Torus. Zanim zostanę przyjęty, mamy Skatim. O ja pierdolę. Jeszcze muszę te walki jebane wygrać. Dobra, Diego, dawaj siłę, mnie uczy chuj. A gdzie kupię jakiś dobry mieczyk? Musisz uważać, powinieneś wierzyć we wszystko. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Myślałem, że to się skończyło. Lepiej się do tego nie wierzyć we wszystko. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni... Nie mogę cię... Tylko zachowaj to dla siebie. Jesteś... Nie powinni wiedzieć. Trzymaj się. Ludzie zawsze gadają. Od co? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Chyba jest to żadnej zbrojki, tutaj nie ma na starta tak nic takiego. Jak mnie to nie dotyczy. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Skipuję dialogi jak ten. Cię uczę przecież. Po co mam czytać czwarty raz to samo u Diego? Myślisz, że tutaj kupię jakąś dobrą broń u tego ziomka, żeby najebać tych na arenie? Oni są mocni. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć.
powiedzieć. Nie? Pokaż mi. Tak długo, jak to mnie to nie dotyczy. Za 44 golda, ty. Niektórzy. A on nie ma dwuręcznej broni. Kurwa, ktoś sprzedaje dwuręczną broń tu? Lepiej się do tego nie mieszać. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Dexter. Dexter wygląda na łucznika jakiegoś. Pokaż. Mam. O. Dobra, bagniaka trzeba jednego przyjarać, bratku. A, muszę dać 20 bryłek rudy, to się pierdol w śmieciu. Nie chciałbym być ten. Pewnie masz rację. Ludzie zawsze gadają. Zapewne masz rację. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Kiedyś takie sprawy załatwiałeś. Niektórzy nigdy się nie nauczą. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Otto. Może. Pogadajmy lepiej o tym. Ludzie się nigdy nie nauczą. Będą te serce, oczywiście. Szkółka będzie, wszystko będzie w rachu. Lepiej się do tego nie mieszać. Lepiej się do tego nie mieszać. Nie, nie chciałem nigdy zostać księdzem. To jego chata? Hej, ty! Pogadajmy lepiej o czymś innym. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pierdolę go. Zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. To nie mój problem. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Ludzie nie będę dalej słuchał gadają. Tej paplaniny. Może, ale kogo to obchodzi? Zawsze to samo. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Nara, koleś. Kurwa, cień taki zarobiony. Wszystkie oszczędności życia. Pa, po dachu skacze. O, to moja chata. Otwierałem tę skrzynkę, co? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To się tu mogę wsadzić. Dobra, idę spać. Dlaczego zawsze tak się... Nie chciałbym być teraz w jego skórze. W tej historii... No i teraz sejwik. No i powoli jesteśmy ustawiani, kurwa. Ktoś sprzedaje miecze dwuręczne w tym pieprzonym obozie. Do cholery jasnej. Hej, ty! Może on przejdzie. Dziękujemy! Dzięki kolego! Aha, okej, spoko! Dzięki za suba! Jak być łysym i jednocześnie tak pięknym mężczyzną? Dzięki, owłosiony warklak, za 2 miesiące subika. Da się. Kurwa, no. Kurwa.
szybko wypierdalam. Aha! Następny. Super mi mija dzionek. Czy chudne? No coś ich tam chudne. Ale to... I tak, czy ktoś napisał, że nie mogę zrobić tego? Nie mogę zrobić dwuręki, dopóki nie zrobię mistrza w jednoręcznej. Można? A. Mało cosik tej klasy. Nie chodziło mu o walenie. Jedynce nie mogłeś tak od razu iść dwuręczną. No chuj, no i tak wbijam. Siła to jest dobra i pod jedną rękę, i pod dwurękę. Że jeden chuj, no muszę kupić jakiś miecz dobry na tą arenę. Albo zbroję. Czekaj, bo tutaj kowal jest. On powiedział mi, że mogę sobie wykuć jakąś broń, ale... Kurwa, jak ja mam wykuć broń? Z czego mam ją wykuć? To jest gdzieś kowal. Kiedy? Czemu się nie zgadza? Czemu się nie zgadza z kolor skóry głównego bohatera? Nie rozumiem. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć sól. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz? Włóż na koniec trzeba je jeszcze na ostrze. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedzi. Chciałbym. Rozgrzana stal, stal, ostrze. Rozgrzane ostrze. Farma pieniędzy? Wypierdolisz. A kto uczy broni jednoręcznej właśnie? Ja nie chcę to łączyć ze starego obozu. Z Kati, a no tam. On jak stoisz? A co cię? Być może mam dla... Czyżby? Jeszcze się zastanę. Wróć jak naprawdę. Ja nie mam żadnego schematu. Jak na długo... To zależy. Oczywiście, bo oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać. Dlaczego? Czyżby świstak? Nie, wręcz przeciwnie. Ale facet lubi bogate zdo... A czemu on nie sprzedaje mieczy? Nie widziałem, że Shoreline Mafia wraca. Dobra, to co ja mam kupić? Chciałbym kupić. Zinik, co ja mam kupić? Ostrze, stal. Najtańsze jest stal. Wszystkie te kolejne itemy, które ma. Okej. Okay. Za 200. Ile na tym zarobię? Czekaj, to daj mi jeden najpierw. Za 40. Zobaczymy. Odsuń się, koleś.
Ile to będzie się działo? Nie, nie buguje tak, żeby wejść do zamku. A, to już. I teraz tu, tak? Już? Chcesz mnie zaatakować? Mądrala. No ej. Mądra decyzja. Czemu nie mogę? A, miecze. Woda. I już tam. Gdzie to jest teraz? Niewykończony miecz. A jak go wykończyć? To znaczy niewykończony. Wody. Nie da się? Siema, Vera. Tylko to możesz zrobić w pierwszej części. Dobra, ale i tak jest lepsze od wszystkiego, co mam. Dobra, stary, kurwa, dawaj mi cały towar, który masz. Chciałbym kupić narzędzia, kowal. Chciałbym... Sprzedajesz za 50? Jak za 50? Mogę mu sprzedać od razu go? No nie opłaca się, jak zarabiam 10 bryłek na jednym. On ma napisane, że wartość jest 100. Chuj, zrobimy 5 i zobaczymy, ile będzie. Ale jestem zmęczona. Dzisiaj cały dzień przy komputerze. Nie zaatakuj. Mądrala. Tylko zachowaj. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. To się już nie powtórzy. Mądrala. Niektórzy nigdy się nie nauczą. W drugiej części kowal spójrz zarabia dużo. No dobra, to w drugiej części też to zrobimy. Patrz, to jest wartość napisana, że jest, że 100 kosztuje, nie? Dzięki, obłosiony wartość za piątaka. Ale ciekawe, sprzedam tu tego... Pimpuś sadełko nasrał w pudełko, nalał tam wody i woła lody, lody. Kurwa, nie pamiętam, kiedy zapisywałem ostatnio. Ja pierdolę! 7 minut temu! Game over! Christopher, myślę. Krew mi leci, to chyba nie wstanę już, co? Czy wstanę? Dlaczego się zawsze chyba tak się dzieje? B, Marvin B? Dziadek, co ty robisz? Pojebał cię? Ej, dziadek! Nie rób tak, bo ci się dialogi mogą zbugować? Kurwa! Ja tutaj zapisałem w ogóle. Ja... Czytałem. Dead Cellsy będą Dead Cellsy też.
Pierdol, te miecze, strata czasu. Nie no, jeden se zrobię. Jak za 40 golda taki zajebisty miecz mam, co 20 bije. Lepiej. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Jakieś te maski wymienię u niego. Kurwa, 10? Ach, tego mu dam. Typie, wkurwasz mnie! O, mięsko. A, teraz tu, teraz tu. Chcesz mnie za... Mądrala. Dobra, zobaczymy. Koleś. Ja na przykład lubię chciałbym bardzo kupić na... lizać w kurwa piuta mojego chłopaka. Ta za 50 go można sprzedać. 10 brojek to się nie opłaca tego robić w ogóle. Od to. Dać sobie mistrza w jednej ręce, bo w ręki uczą dopiero później. A co mi daje w ogóle ten mistrz? Jednoręki, bandyta. Lepiej się, szybciej bije, czy co? Ile mam umiejki? 400 expa mi zostało do następnego levelu. Ta. Poziom pierwszy, 10 punktów umiejętności. A ile jest poziomów? 3? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Ty chudio, nie wiem, zobaczę potem. Po streamie sprawdzę wszystkie te skiny. Kurwa, zapomniałem włączyć ruletkę. Kurwa, wyciągnąłem broń, mam przejebane. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ludzie zawsze gadają. Od co? To nie mój problem. To się już więcej nie powtórzy. No i kurwa, zbugowała mi się gra teraz. A nie, myszka mi po prostu padła. A, gra i tak się zbugowała. Gdzie ta myszka? Kamerka? Kamerka też się rozjebała?
Co się dzieje? Powinno być git. Klimacik. Co się stało? Chciałem wyłączyć kasino na stream elemencie, kurwa, zaltabowałem i myszka się rozładowała i się ten. I się wyjebał gotik i kamerka. Ja się byś usiąść. Moc po kawie śmierdzi. Kurwa, to było 5 minut temu, kiedy ja to zapisałem. Mam ten miecz chociaż? Gdzie ja jestem, do cholery? Nie, Karola nie każe mi głosować na lewicę. W ogóle zepsuła mi się zmywarka. A propos. I jutro ten dopiero gościu przychodzi i pewnie nawet nie naprawi, tylko trzeba będzie zamówić jakąś część. Myślałem, że to się już. Mam już dost. I współczuję Karoli, nie? Że musi tyle zmywać ręcznie. W dzisiejszych czasach od razu wiedziałem. Do cholery. Dobra, z ciekawości zobaczmy, jaki najlepszy mam jest ten frajerek tutaj. Pewnie masz. Pokaż. Mam już dość tej propiny. Za 20, ty, to ja to sam taki zrobiłem. Ty kurwa kondonie. No kurwa debil. Opierdolę go za karę. Ej! Niezła walka! Kurwa! Nie wiedziałem, że tylko za dotknięcie drzwi można w pizę tu dostać. Pierwsza wiadomość, ale on potrzebuje tylko 10 sił, a twój potrzebuje 20 do założenia. No ale kurwa, już mam 20 siły, co to za różnica. Brachu. To się chyba nigdy nie skończy. Nie chciałbym być teraz w jego... To nie by... Nie chciałbym teraz być w jego skórze. No zrobi to prawdziwy mężczyzna za pieniądze, nie? O, ten ma jakieś imię chyba, ta. Dusty Hoffman. Nie jestem nimi przecież. O co ci chodzi? Nie zwyzywałem go. Kurwa. Nowy widz prawie dostał bana. Gdzie chodzi? To się już nie powtórzy. Nie piłem nigdy uryny. Pojebane, ciekawe czy... Tak. Na pustyni, jakby cię zmusiło do tego życie, że nie masz co pić, to mógłbyś się napić własnego moczu. Pewnie. Tej historii... Dobra, muszę iść pod ekspres. Ja w ogóle nie mam co pić, zamiast wody wolisz mocz, kurwa, wypić tak szczerze. Zamiast wody mocz wolisz wypić? No kurwa. XD. Czekaj. To się już w dzisiejszych czasach na nikim...
Tak długo. Przepraszam cię, nowy widz, ci uraziłem. Dobra, na tych bandytach podekspię sobie. Chuj, ale może mają pieniądze. F5 lepiej kliknę. Który biegałem o 7 rano. Facet ma dość. 30 ekspa. Chuja mają. Idę na to szerszenie pieprzone. Jeszcze pożałujesz. Jeszcze pożałujesz. No na pewno. Ekulat. One są trudne do trafienia, z tego co pamiętam. Mocno biją, kurde. Da się to zbindować jakoś, to jedzonko? Co tak kurwa trzeszczy? Kurczaki. Ludzie zawsze gadają. Mamy tego jaszczura. A te jaszczury nie są jakieś trudne? Kurwa, coś mi się kojarzy, że one są mocne. Blisko. Po kolei trzeba je zabić. Jeszcze jeden. Chodź kurwa. XD. Uch. Aha, nawet nic nie dropi. A jeszcze jedno jest. Kurwi synu. No teraz broń jednoręczna na wyższy poziom i staram się chyba ten. Tą arenkę zrobić, nie? Jeszcze tego jednego zabiję. Oh.
Zrób sobie przynajmniej kilka różnych save. No ja tak robię, patrz. Nie, Patryk Batman, to nieważne. Musi być jednak ziarno prawdy. Pogadaj się. Pewnie masz. To nie mój... Nie chciałbym... Może? Od razu wiedziałem, że dziś nie masz czasu. Kurwa, ciężko chyba będzie zrobić tą arenkę. 40 siły. Siema, Hubitop. Niektórzy nigdy się nie nauczą. No tak, 500 widzów, no bo kurwa. A gdzie jest ten skurwisyn? Na górze chyba. Gdzie on jest? Dajmy lepiej o czymś innym. Od razu wiedziałem, że... A. Nie było. Ludzie. On tu stoi. To się już nie powtórzy. Od razu wiedziałem. To nie... Zajmuj tak. Chciałbym nauczyć się walki. Mądre. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Dzięki. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. Trzymaj się. Zajuta. 22 levelem, żeby być tam. Dobra. Myślę, to proste. Raz, gdy wal... Osobiście... Dobra, muszę chyba do każdego po kolei podbić, co? Co tu robi? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Jak się zejdź mi z drogi! Karim Benzema. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd! Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze? Wszystkie są dobre teksty. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki.
Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! Uważ. To nie było mądre. To nie mój problem. O kurwa! Następnym razem wylądujesz w piachu. Ja pierdolę. Nawet nie ma przy sobie rudy. No to chuj. Chyba trzeba jeszcze podekspić, nie? Jak ja mam to przejść niby? To się już więcej nie powtórzy. Może idę do nowego obozu, tam zrobić questy. Ogólnie jak z nimi nawet przegrasz, to i tak masz plus jeden od Scottiego. A, dzięki za spoiler. No ale jakoś przeczytałem. To nie mój problem. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano. Mam już dość. Lepiej go najebać. Dzisiejszych czasów. Ale to raczej mi się kolego nie uda. Następnym razem wylądujesz w piachu. Zawsze gadają. Nawet nie ma przy sobie rudy. Mam w chuj rudę akurat, kolego. Kiedyś takie sprawy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Nie chciałbym być teraz w jego... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Co jest? Wylądujesz w piachu. Jeśli myślisz, że... Ruda! Cóż, lepszy ryc niż nic! Aha. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Kiedyś to się chyba nigdy sprawy nie skończy. Załatwiało się inaczej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Kurde, no i nie wiem. Lepiej się w nic nie pakować. Jeśli myślisz, że... Chuj z tymi bryłkami w ogóle? Na to, co musisz. No połowę mi zabrał pewnie. Ludzie zawsze gadają. Pogadajmy lepiej. Lepiej się do tego nie mieszać. Nigdy się nie nauczą. Tylko zachowaj to dla siebie. Pogadajmy lepiej o czymś nie powiedzieć. Nigdy się nie nauczą. Czekaj, lepiej. No połowę, zabrał mi 161, mam 162. Wierzyć we wszystko, ale kogo to obchodzi? No właśnie myślę, czy mnie zostawić rudy w skrzyni. Chuj, zrobimy tak, jak już. Przeczytałem, że jak od niego zgarnę w pierdol, to i tak ten. Idę do mojej chaty. Jeśli myślisz, że zawsze to samo. Albo idę do nowego obozu po prostu. Jakiego obozu? Nowego. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. I tam zrobię questy. A nie dać się najebać, tylko ich najebać bym wolał jednak. A idę do nowego robić questy. Tam w chuj ekstra podobno jest. A u tych pantoflarzy byłem już? O, tutaj jeszcze jest. Nauczyłem się w końcu tego tam.
do kogo chcesz dołączyć? Chyba do sekciarzy. Ale zrobię questy wszędzie. Witam, Karusito. Wziąłem listę od Diego już. Chyba. Tak, już zrobiłem ten quest. To jest Grzesiek. Gdzie są questy? Lepiej stąd zmykaj. Za tą barykadą zaczynają się ziemie ork. Jest tu niebezpieczne. Ujmę to tak. Możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. Chyba... Szkoda. Bardzo... Dobra. Nie o 11. Jeszcze pogramy w Gothiczka troszkę. Kręcił mi się. Kurwa, gdzie to się szło? Pędy. Nie spoileruj nic już. Po co? Ogra patyn chcesz. Questa, którego zrobiłem już. Nie spoilerujcie w ogóle. Nie no, drugi raz gram w Gothica, ale to miałem z 8 lat, jak grałem za pierwszym razem. Kino jest w sobotę wieczorem. Kiedy na sierpc wbijam? No raz, nie prędko, kolego. Ile mam lat teraz? 26. A tą skrzynkę otwierałem? Otwierałem już. To jest pierwszy rozdział, czwarty poziom mam. Gladiatora? No właśnie nie wiem, co będziemy oglądać. Źle poszedłem chyba. No skurwysynu. Jakieś kurwa. Papy. Wady mózgu, kurwa. Jutro się okaże, czy kino w sobotę trzeba przełożyć. A, no spoko. No co jest kurwa ty? Nie, no pojebie mnie zaraz. Co jest? Tamtędy dojdę do nowego obozu? Chyba źle poszedłem w ogóle. Czy dobrze? Źle. To jest dobrze. Ojej, kolejne krwiopijce. Jebać ich.
Nie chcę zbroi kopacza za free. Nie spoileruj, please. Dobra, po kolei. Szkodnik. Tak długo szkodnik. Jak mnie to nie dotyczy. Szkodnik. Pogadajmy lepiej. O, to jest ta farma z wyzyskiwaczy. Nie wierzyć we wszystko. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Kok. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna. Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. Może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Lepiej się do tego nie mieszać. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu... No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli wcześniej zawsze. O, ja chuja odchodzi z królu. No jak Hubi wróci, to wróci, nie? Sam może być lepszego od gorzałki i ryżu. Rel. Jeszcze gorzałka zrobiona z tego samego ryżu. To nie był. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Sam sobie noś tę wodę. Tak się nie traktuje przyjaciół. Widzę, że muszę nauczyć cię dobrych manier. Spoko! Niezła walka! Nigdy więcej tego nie próbuj! O nie, ja to zapisałem dopiero. Boże. Pierdolon Leus. Bo nie mam żadnej zbroi, no. Czemu mają mnie nie bić? A co jest w tych górach? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To się chyba nigdy nie skończy. Siema. Hej, jesteś tu nowy. Dobra, jasne, dobra, świetnie. Wody. Idź do ryżowego księcia, on da ci wodę. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Na chuj mi dałeś tyle. Głupsze. Przysyłam... Jak to jest spotka na many. Wszystko.
co tu robisz? Szukasz kłopotów? A co, grozisz kłopotów? Mi, skurwysynu? A co, grozisz mi, Robolu? Tylko dlatego, że pracuję w polu, myślisz, że nie dam sobie rady z kimś takim jak ty? No, jeśli szukasz guza, to chodź. No nie. Za moich czasów walczono... Nigdy więcej tego nie próbuj! Czemu on się wtrącił? Frajer. Wysłał mnie na solówkę i przyszedł jego kurwa pan. Hej! Dobra, dawaj kurwa. Siema, Sowicz. Pierdolony quest znoszenie wody, aż dostałem dwa razy w pizdę. Spoko. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Co samoobrony? Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść spokojne życie? Dobre pytanie. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. No dobra, koleś. Czemu ja muszę patrzeć jak ten, jak oni piją tą wodę? Pięk! Dzień. Przysył. Biegałem coś gdzieś, no biegałem. Dzień. Biegałem z rańca. No dzisiaj fajnie się biegało, bo ciepło było rano. Za ciepło się ubrałem. Piękne. Nawet. Przysyłam. Dzięki, stary. O, z tym mogę pogadać też. No wydaje mi się, że tak. Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę.
Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla Ryżowego Księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem, jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku. Ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. Ale zarabieni są niezgodni. Kim jest Ryżowy Książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął uprawę ryżu. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Tłusty wieprz. To o mnie. Temu już dałem wodę? Przysyła mnie lewu. Czekaj, temu dałem. Temu dałem? Nie było szkółki jeszcze, zaraz będzie. Szkółka, potem Dead Cellsy. Dzięki! Temu dałem? To. Nie, oni robią ten ryż chyba... Przysyłam. Na ryżówkę, a nie do jedzenia. Piękny dzień! Daję wodę, Akiko. Do wcipnisiu. Wybaczyłem ci, JT Half, już przywitałem cię nawet, kolego. Przysyłam. Przysyła mnie lewu. Żadnych fajnych nowych gier na Steamie? Stary, a po co ci nowe gry, jak masz Gothica z 2001 roku? Miałem rozdać 6 wód? Już nawet nie mam ich. Chuj, dałem im wszystkim, niech piją. Hej ty! Dobra robota! Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Pierdol się. Już nigdy tu nie wrócę. Trzej opierdolę. Cholera. Cholera. Lewo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo. Co my tu jeszcze mamy, koledzy? No. Mielone. No. Zupą. Nie. Wodę ci kupiłem. Ziemniaki. Jaki obóz wybierasz? Cipunów. Rel.
chcesz przejść przez tę bramę? Nie. A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Li. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Uważaj na siebie. No i git. A troszkę można by było skubnąć tej rudy z tej górki. Homer Simpson. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne! Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem grałem budowę. Grałem chwilę w kroniki. Dobra. Chcę się wysiurać. Siur.
Jestem. Się zesrałem jeszcze na szybko. Kurwa. Kupkę zrobiłem jeszcze szybko. Dobra, ja bym to zapisał ogólnie i skończył Gothica na dzisiaj, co? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Może? I gramy jutro dalej.